Halo? Halo? Halo, Halo, Andrzej Duda. dzień dobry, pan prezydent? Tak, O, ja. wszelki duch Pana Boga chwali. Dzień dobry, panie prezydencie, kłaniam się. Dzień dobry. Pan poseł Marek nie mówił, że zadzwonię? Nie mówił. Nie Tak mówił. się z nim umówiłem wczoraj. No tak, to prawda. Tak żeśmy się umówili, ale tak prawdę mówiąc, chciałem wielką niespodziankę zrobić wszystkim, którzy nas słuchają, a jest 6 tysięcy osób w tej A to chwili. pan, panie pośle? Tak, to ja. Aha, to tutaj jest opóźnienie w internecie, tak? Jest opóźnienie, tak, transmisji jest opóźnienie. A, to ja nie wiedziałem i tak właśnie słucham, co, jak tam pan rozmawia z ludźmi. I tak słyszę, jak tutaj pan się tam wypowiada i myślałem, że ktoś odebrał po prostu, że ktoś, kto Nie, pana nie, tutaj, nie. kto panu pomaga, odebrał. Nie, ja wszystko sam. Ja wszystko sam. Co prawda katarek mam taki, że tak powiem, Ale nie, bo jakoś tak po głosie nie poznałem, bo No tak byłem tak. nastawiony. Nie, ale to dlatego, że tak byłem nastawiony, że pan tutaj jest na antenie i że pan właśnie rozmawia z człowiekiem, że uznałem, że to niemożliwe, żeby pan odebrał. Oj, panie prezydencie, dzisiaj ciężki dzień pan miał, tak? No miałem ciężki dzień, miałem, tak, to prawda. No, tam Ty, dużo się działo, no. ale tak ogólnie, no to takich pozytywnych rzeczy, bo dobre spotkanie było z panem prezydentem Pellegrinim ze Słowacji. Myślę, że bardzo takie konstruktywne i dobre, jeżeli chodzi o budowanie tych relacji dobrosąsiedzkich. Także jestem bardzo zadowolony i w Senacie nawet taka była atmosfera, jak na różne polityczne napięcia, które mamy na co dzień, to taka w miarę sympatyczna. Tam, bo dzisiaj ta 35. rocznica u nich jest. I ten. No i później tą wizytę mieliśmy w jednostce w Bydgoszczy, tam gdzie jest centrum szkolenia naszego wojska. Więc tam taką ciekawą też rozmowę mieliśmy przygotowującą nas do szczytu NATO, więc takie, no dobry dzień. No trudny dzień, taki dużo się działo, ale dobry, pożyteczny. A że się zapytam, panie prezydencie, a pan minister obrony narodowej Kosiniak-Kamysz tłumaczył się z tego, co się dzieje w internecie i w mediach z powodu 57 miliardów do tyłu? Nie Zapewniał. rozmawialiśmy w ogóle dzisiaj na ten temat, ale nie, aha, w sensie, że mówimy o obcięciu wydatków na Tak, wojsko? tak, tak. A nie, no rozmawialiśmy na ten temat. Znaczy on powiedział, że on absolutnie się na to nie zgodzi i powiedział, że To super. jeżeli obetną pieniądze na wydatki na obronność, to dla niego to oznacza, że on musi odejść. No. Bo on powiedział, że on absolutnie nie będzie piastował tej funkcji w takiej sytuacji. Powiedział, że to w ogóle wykluczone jest, że nie ma w ogóle takiego tematu. Że wydatki absolutnie nie mogą spaść. No, prawdę mówi, bo mi powiedział to samo z Kubany, tylko ja nie wiem, on widać wyraźnie, że się źle czuje w tym towarzystwie, ale nie wiem dlaczego. Wiem, że w przyjaźni żyjecie między sobą, takie chodzą przynajmniej Znaczy, słuchy. jesteśmy. Ja staram się utrzymywać takie koleżeńskie relacje z ludźmi, którzy zachowują się przyzwoicie. No wiadomo, że w polityce są różne momenty, tak, i nieraz są napięcia, czasem są też emocje. No, różne chwile się zdarzają, zwłaszcza w czasie kampanii, tak? Gdzieś tam w kampanii się zmagaliśmy ze sobą, jak była kampania prezydencka. No to wiadomo, że tak jest. Ale to trzeba już, jak się trochę doświadczenia w polityce ma, to pan poseł dobrze wie, to trzeba potem trochę na kołek odłożyć takie jakieś drobne żale, bo jakoś trzeba pracować, ale generalnie uważam, że pan minister Kosiniak-Kamysz jest przyzwoitym młodym Tak człowiekiem, bo on jest jest, to by znacznie nie młodszy powiedzieć, ode mnie, no. bo tutaj jeszcze podkreślę, że jest moim kolegą młodszym ze szkoły. Myśmy w Krakowie do tego samego liceum chodzili, wprawdzie zupełnie nie w tych samych czasach, ale jesteśmy, można powiedzieć, kolegami z jednej szkoły. Więc Panie nie, mamy prezydencie, taką dobrą relację. 1 sierpnia prawie zawsze jest pan na Placu Piłsudskiego i śpiewa pan z warszawiakami pieśni powstańcze. Czy w tym roku też pan będzie? Wybieram się, tak, oczywiście. To taka tradycja się No tak. zrobiła z tych moich obecności na tak zwanych śpiewankach Tak. powstańczych, więc no, zakładam, że jeżeli tylko wszystko będzie normalnie, tak jak to przewiduję, że biorę udział w uroczystościach
No, tym bardziej, że mamy w tym roku jednak 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, no tak. Więc tak, oczywiście, że będę chciał wziąć udział, tak, tak. Nocne Polaków Rozmowy, ta nasza rodzina zbiera się przy Rondzie Dmowskiego i idziemy całą grupą paru tysięczną z uśmiechami na twarzy. I właśnie dzisiaj dyskutowaliśmy na ten temat i dzisiaj pana nazwisko padało dwa razy w kontekście niepokoju, jaki tutaj koledzy przejawiają wobec pańskiej osoby i z prośbą taką, żeby zwrócić uwagę na bezpieczeństwo swoje, bo w kontekście tego, co się w Polsce dzieje, oni są zaniepokojeni po pierwsze tym bezpieczeństwem Polski, ale i pańskiego bezpieczeństwa i Jarosława Kaczyńskiego bezpieczeństwa. Tak to dzisiaj padło. Więc chcę przekazać panu, wiem, że pana oczywiście SOP chroni, natomiast no to się mówi w kontekście tego niesprawdzenia się SOP-u ostatnio. Nie, no to przede wszystkim zacznijmy od tego, że ludzie, którzy zajmują się moją bezpośrednią ochroną, pracujemy razem od lat i muszę powiedzieć, że darzę ich szacunkiem i zaufaniem. To chciałbym z całą mocą podkreślić. To są naprawdę, super, naprawdę bardzo porządni oficerowie, naprawdę bardzo porządni mężczyźni, patrioci i tacy ludzie, którzy są oddani służbie i oddani Polsce. To tutaj chcę uspokoić wszystkich, że to są naprawdę bardzo porządni oficerowie, którzy wykonują sumiennie swoje zadania. Sytuacją, która miała miejsce, mogę powiedzieć tak, byli zbulwersowani, niektórzy z nich byli wręcz załamani i to się stało poza nimi. Kilku z nich ze mną rozmawiało, to mogę powiedzieć tak, byli tacy z nich, którzy naprawdę miałem wrażenie, że mieli łzy w oczach w ogóle, zażenowania całą tą sytuacją, więc ja powiem tak, spokojnie, zresztą sprawdziliśmy się też w trudnych sytuacjach, bo oni ochraniali mnie w czasie kampanii prezydenckiej w 2020 roku w kilku bardzo trudnych sytuacjach, ogromnie wykazali się wielką odpowiedzialnością i taką wręcz ofiarnością, udaremnili kilka takich no, trudnych sytuacji przeciwko mnie. Kilka osób zatrzymali, które przejawiały różne agresywne zachowania. Jeden człowiek chciał czymś rzucić we mnie, bo tą akcję to widziałem na własne oczy, więc to naprawdę są ludzie, którzy z największym oddaniem wykonują swoją służbę i nie mam wobec nich, to chcę podkreślić, żadnych zastrzeżeń. Więc tutaj uspokajam wszystkich i naprawdę darzę ich wielkim szacunkiem. Ale też dziękuję wszystkim tutaj słuchaczom, widzom, którzy wyrażają troskę i o Polskę i o mnie. Bardzo, bardzo jestem za to wdzięczny, że państwo pamiętacie, ale też chcę podkreślić, panie pośle, że dziękuję za to, że pan rozmawia i zorganizował tą audycję. To już lata. Ja wiem, ale to jest, no właśnie, ale to jest wypracowane i bardzo ciekawe i to też daje takie bardzo ciekawe miejsce do dyskutowania dla ludzi, którzy wyrażają na różne sposoby swoją troskę o nasze sprawy polskie, o nasze sprawy publiczne. I oczywiście, że głosy są różne, ale jak w gruncie rzeczy też i o to chodzi, tak? Żeby były takie fora, na których można się wypowiedzieć. Także bardzo dziękuję i cieszę się, że dyskutujecie, że prowadzicie na Nocne Polaków rozmowy. No tak, dzisiaj dość długo będzie. Bo to jest rzeczywiście ciekawe, tak. Także serdecznie i pana posła pozdrawiam i wszystkich tam słuchaczy, wszystkich tych, którzy tam są wśród obserwujących i słuchających. Bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkim miłego i spokojnego wieczoru. Dziękuję bardzo, panie prezesie, za telefon. Ja tylko dodam, że naszym mianownikiem wspólnym jest Rzeczpospolita, a naszym motto jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. I to słychać. Dziękuję tak. bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Dziękujemy bardzo. Za telefon. Pozdrawiam. Naprawdę to pozdrawiam. Zaszczyt. Pozdrawiam. Spokojnego wieczoru. Dziękuję bardzo. No i co? Cisza. No. Słuchajcie, ja wiedziałem, że prezydent ma zadzwonić, bo rozmawiałem z prezydentem i prezydent wiedział dość dużo na temat tego programu i powiem wam, że chciał zadzwonić i podziękować po prostu zwyczajnie. No i niniejszym to zrobił. No ja powiem, że
Szacun. No, takiego prezydenta, że trzecia tura nie może być, dla nas jest dzisiaj czymś złym po prostu, bo przez dwie tury mieliśmy prezydenta, a teraz